serdecznie pragnę przywitać wszystkich, którzy przybyli, aby razem z nami świętować, aby radować się i za te lata działalności na rzecz drugiego człowieka, dziękować Bogu i prosić o dalsze błogosławieństwo. Przede wszystkim witam Jego Ekscelencję, księdza arcybiskupa Henryka Hozera, biskupa warszawsko-praskiego, który będzie przewodniczył liturgii. Witam bardzo serdecznie władze dzielnic praskich, na których najwięcej działamy. Witam księdza dyrektora Caritas Polska, księdza prałata Mariana Supocza. Witam wszystkich wolontariuszy, podopiecznych, na rzecz których pracujemy, służąc im, oraz wszystkich darczyńców, dobrodziejów, wszystkich sympatyków, tych, którzy wspomagają nas w naszej codziennej pracy. Bardzo proszę, Ekscelencję, o przewodniczenie modlitwie naszej, przewodniczenie tej liturgii w ramach dziękczynienia i prośby o dalsze błogosławieństwo na dalsze lata pracy. W tym dniu i w tym momencie przyglądamy się naszej działalności ćwierć wieku minionego, jednocześnie z pokorą i z poczuciem krytycyzmu oceniamy to wszystko, czego nie zrobiliśmy przede wszystkim, a mogliśmy zrobić. I dlatego prosimy Boga dzisiaj i Jego miłość o przebaczenie naszych grzechów, zaniedbania, naszej posłudze bliźniemu, byśmy mogli z czystym, radosnym sercem sprawować najświętszą ofiarę.